Witam wszystkich, dziś przetestuję dla Was nowy łuk dostępny w sklepie tygodniowym o nazwie Nocny Marek. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, możecie wpisać mój nick SyIDD4 w sklepie Fortnite. Jeżeli chodzi o porównanie, porównam sobie ten łuk z łukiem Boom Boom, gdyż uważam, że ten łuk jest taki najbardziej grywalny aktualnie w tej grze. Także jeżeli chodzi o obrażenia, są one po stronie Nocnego Marka, lecz za to szansa na trafienie krytyczne jest mniejsza. Dlaczego? Ponieważ ten łuk jako jedyny z łuków nie da się zrobić dwa razy modyfikator, dwa razy obrażenia krytyczne. Czyli tutaj taki pierwszy minus, ponieważ tamte łuki fajnie prezentują się jednak z szansą na trafienie krytyczne o poziomie 51%. Reszta statystyk jest taka sama, jedynie różni się zasięg i uderzenie. Zasięg po stronie łuka Boom Boom zdecydowanie większy, 10 tysięcy do 25 będzie naprawdę dużą różnicą. Jak stoimy na jakimś napraw schronie albo ewakuacją ludzi ze schronu i atakujemy te pustaki z dystansu, no to wtedy łuk Boom Boom będzie tutaj przyjemniejszy do grania, ponieważ mamy lepszy zasięg. Uderzenie jest ponad dwa razy większe po stronie łuku Boom Boom. I tutaj taka ciekawostka, mamy wzmiankę w tym łuku black metalowym, że cechuje się wysoką siłą trafienia, gdzie w łuku Boom Boom nie ma żadnej takiej wzmianki. Więc to jest trochę dziwne, ponieważ tutaj mamy ponad dwa razy większe uderzenie. No cóż, przejdźmy sobie teraz do omówienia perków tej broni. Prezentują się one w ten sposób. Raz modyfikator, dwa razy obrażenia krytyczne. I tutaj właśnie ten ostatni perk nie da się zrobić ani pod modyfikator, ani pod obrażenia krytyczne, więc dla mnie najsensowniejszy będzie ten perk, gdzie zapewnia do 80% dodatkowych obrażeń, zależnie od procentowego ubytku zdrowia. Będzie się to fajnie kumulowało z pasywką, która po zlikwidowaniu dwóch wrogów z tej broni redukuje nasze zdrowie o 12,5%, czyli obniżamy swoje zdrowie, zadając tym większe obrażenia. Są to obrażenia obszarowe, choć ta obszarówka nie jest wielka, ponieważ jest to tylko 0,75 pola. Jeżeli chodzi o build, będzie to ten sam, którym testowałem poprzednie łuki. Także tutaj gramy Chromium Ramirez, atak z wyprzedzeniem, pewny strzał, załadowany i gotowy, szybka luneta, survivalistę i siłę jaszczura. Przejdźmy sobie teraz do testu praktycznego na misję mocy 140. Jeżeli chodzi o damage, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, jeżeli są to pustaki o żywiole fizycznym, ponieważ tą broń da się zrobić tylko na fizykę i na ogień. Dlatego postawiłem taką, na bardziej taką uniwersalność i zrobiłem ten łuk na fizyka. Także te obrażenia na mgielnych potworach są bardzo fajne, tak samo z gruchotaczami 140 na fizyku nie ma problemu. Problem pojawia się wtedy, gdy napotkamy właśnie pustaki żywiołowe. Wtedy ten łuk bardzo dużo traci, gdyż nie da się go zrobić na przykład na taką energię. Także tutaj kolejny minus tej broni i nadaje się tylko i wyłącznie na jeden cel. Próbowałem naprawdę rozwalić obozy i to była katorga. Rozwalenie takiego dużego obozu zająłby mi, nie wiem, z pół godziny, więc ten łuk nadaje się tylko i wyłącznie na jeden cel. Więc takie jedyne zastosowanie, jakie widzę dla tego łuku, to jest na przykład jakaś misja napraw schron, gdzie tam jest duży rez mgielnych potworów na fizyku i wtedy stanie na tym schronie i dobijanie tych pustaków. Albo gruchotaczy. Jest jeszcze jedna taka irytująca rzecz, jeżeli chodzi o prędkość lotu tej strzały. Czasami ciężko jest po prostu trafić jakiegokolwiek pustaka, który się przemieszcza, ponieważ ta szybkość lotu strzały jest dosyć niska. W porównaniu na przykład do takiego łuku Boom Boom, gdy nie trafimy nawet pustaka, to te obrażenia są obszarowe, więc on i tak otrzyma damage. Tutaj, jeżeli nie trafimy pustaka, strzała przeleci centymetr obok, to wtedy nie zadamy żadnych obrażeń, więc to jest też minus tej broni. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania tej broni. Uważam, że to jest takie trochę rozczarowanie, ponieważ jest to taka jedyna nowość w tym tygodniu dodana do ratowania świata. Także po pierwsze, ten łuk da się zrobić tylko na fizyka i na ogień. Obrażenia obszarowe w tej broni praktycznie nie istnieją. Ten łuk nadaje się tylko i wyłącznie na jeden cel, gdzie nie możemy też pozwolić sobie na duży zasięg, ponieważ mamy tutaj 10 tysięcy, gdzie w łuku Boom Boom było 25. Jedyne zastosowanie, jakie widzę dla tego łuku, to jest stanie gdzieś na schronie
i po prostu likwidowanie mgielnych potworów na fizyku. I to jest jedyne zastosowanie, jakie widzę tego łuku, gdzie też jest problem, jeżeli pustak się porusza, z trafieniem tego pustaka, ponieważ ta strzała po pierwsze leci wolno, po drugie, jeżeli nie trafimy o centymetr, to nie zadamy żadnych obrażeń. Gdzie w łuku Bum Bum prezentowało się to w ten sposób, że nawet jak nie trafiliśmy pustaka, strzała poleciała obok, to i tak zadaliśmy obrażenia, ponieważ za każdą strzałę były to obrażenia obszarowe. Także podsumowując, polecam kupić ten łuk, ponieważ nieraz w ratowaniu świata zdarzała się taka sytuacja, że jakaś broń dostała buffa. Także tutaj przykład na przykład takiego widmowego pistoletu, który dostał wzmocnione obrażenia. Także jeżeli Epic Games chce dodać taką kategorię, czyli łuki w tej grze, to powinny one dostać buffa, ponieważ jedynym takim grywalnym łukiem jest właśnie łuk Bum Bum. Na chwilę obecną polecałbym nim grać, jeżeli lubicie taką broń, przypadła wam do gustu. Także to było na tyle w tym materiale, jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i trzymajcie się do kolejnych materiałów.